Miasto Świebodzice i agencja koncertowa Applause Planet zapraszają na koncert legendy polskiego rocka. Zespół Budka Suflera w specjalnym koncercie Cień Wielkiej Góry, na który składają się utwory z pierwszych płyt zespołu. 20 października w hali sportowo-widowiskowej w Świebodzicach. Góry wysoko, wiem co z wami walczyć każe. Ryzyko śmierć, są zawsze tutaj w parze. Budka Suflera, Cień Wielkiej Góry, 20 października, hala sportowo-widowiskowa Świebodzice. Patronat medialny koncertu, Telewizja Twoja. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Rozpoczął się całościowy remont ulicy Świdnickiej. Po ogłoszeniu upadłości przez firmę Skędzierzyna Koźla, która zajmowała się pierwszym odcinkiem prac, wyłoniono kolejnego wykonawcę robót. Kierowcy muszą się jednak liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym, które potrwają aż do połowy następnego roku. Ulica Świdnicka to jedna z najważniejszych i najczęściej uczęszczanych dróg w mieście, choć przez ostatnie lata była prawdziwą udręką dla wałbrzyskich kierowców. Ona ma zasadnicze znaczenie dla swego rodzaju wschodniej obwodnicy miasta, bo budowa łącznika pomiędzy strefą, przebudowa ulicy Strzegomskiej w przyszłym roku, remont tego skrzyżowania i Świdnickiej spowoduje, że tak naprawdę ci, którzy chcą jechać do Mieroszowa, na Podgórze, do Jedliny, do Głuszycy, zupełnie nie będą musieli wjeżdżać do miasta i tworzyć uciążliwych dla nas wszystkich korków. Remont ulicy Świdnickiej prowadzony jest przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Po stronie gminy leży jednak wymiana infrastruktury podziemnej oraz oświetlenia. Całkowitej wymianie ulegnie powierzchnia jezdni, która z 9 metrów szerokości na czas remontu została zwężona do 6. Kierowcy muszą liczyć się zatem z utrudnieniami w ruchu drogowym. Roboty są na odcinku 2 km. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do znaków drogowych, bo wszyscy jeżdżą na pamięć. Sam się też nieraz na tym łapię. Pierwszy etap prac powinien zakończyć się jeszcze w tym roku. Od 1 stycznia zarządzanie drogą przejmie gmina Wałbrzych. Urząd Marszałkowski przekaże wtedy inwestycję miastu. Złoty Krzyż Zasług otrzymał radny Rady Miasta i przewodniczący Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Ryszard Nowak. Odznaczenie nadane przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jest docenieniem 25 lat pracy społecznej na rzecz mieszkańców miasta. Ryszard Nowak od ćwierć wieku stara się pełnić służbę dla lokatorów w wałbrzyskiej dzielnicy Biały Kamień. Sprawuje również funkcję radnego Rady Miejskiej i charakteryzuje się dużą aktywnością podczas sesji w magistracie. Ten medal dedykuję mieszkańcom, którzy mnie wspierali, rodzinie mojej, przede wszystkim Radzie Wspólnoty Samorządowej Białego Kamienia i osobom, tym drobnym sklepikarzom, drobnym przedsiębiorcom, bo to oni wspierali mnie przez okres 25 lat. I dobroć się obroniło i warto było pracować, może nie dla tego krzyża, tylko dla ludzi, bo nasze miasto i Wałbrzyszanie są wspaniałymi ludźmi, ale żyje się ciężko. Na co dzień Ryszarda Nowaka najczęściej można spotkać w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień. Tutaj też prowadzone są cykliczne akcje pomocowe. Udzielane jest wsparcie najuboższym mieszkańcom dzielnicy w postaci żywności, ubrań, wyprawki szkolnej czy opału. Ryszard Nowak służy również radą i doświadczeniem w kontaktach z instytucjami, urzędami i spółkami miejskimi. Czułem się troszeczkę taki osamotniony, czy ja to dobrze robię, czy dobrze to wykonuję, bo nie mając przygotowania takiego zawodowego, jak i psychologia czy psychiatra, bo tutaj jest potrzebna taka osoba, a to znaczenie to jest czymś wyjątkowym. Jestem dumny z tego, że ktoś docenił, chociaż nie oczekiwałem takiego wyróżnienia, ale jeżeli je otrzymałem, to widocznie swoją pracę społeczną dobrze wykonywałem i będę dobrze ją wykonywał. Złoty Krzyż Zasług przyznawany jest na wniosek prezydenta Polski. Medal został wręczony wałbrzyskiemu społecznikowi przez wojewodę dolnośląskiego. W
Piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska na własnym boisku pokonały koleżanki z Miszkowic 6-0. Do przerwy Wałbrzyszanki wygrywały 2-0. W pierwszej części meczu do gry trener desygnował wszystkie te zawodniczki, które dotychczas nie występowały w pierwszych składach Wiktorii. Ustawienie całego zespołu także było eksperymentalne. W linii obrony zagrały najmłodsze zawodniczki Wiktorii, których średnia wieku nie przekroczyła 16 lat. W pomocy także zupełnie nowe zestawienie zawodniczek, które wcześniej grały w linii obrony. Siła ataku Wiktoria W to dwie napastniczki, które ze sobą grają dopiero czwarty mecz. Do 30 minuty na ławce rezerwowych w tym meczu trener posadził trzy podstawowe zawodniczki. Do tego czasu na boisku cały czas wynik był bezbramkowy. Ada Skrobiś, Angela Galant i Ania Sławińska na boisku pojawiły się od 30 minuty i gra całego zespołu zmieniała się diametralnie. Pierwszego gola w tym meczu strzeliła Ada Skrobiś po pięknym strzale, umieszczając piłkę w siatce drużyny z Miszkowic. Potem na 2-0 podwyższyła równie pięknym strzałem z lewej nogi Patrycja Rubin. Pierwsza połowa mogła zakończyć się wynikiem 3-0, jednak po faulu w polu karnym na Adzie Skrobiś sama poszkodowana wykonała 11 w słupek. Druga połowa to zwiększenie tempa gry i większa ilość ataków na bramkę Dragona Miszkowice oraz niezliczone strzały. Tego dnia wspaniale dysponowana Ada Skrobiś strzeliła klasycznego hat-tricka, zdobywając 3 gole, jeden z nich z rzutu karnego. Brawo Ada! Jedź, Ada! No, kiknij ją! I popa! Brawo, Ada! Pozostałe bramki padły ze składnych akcji całego zespołu i zrobiło się na boisku 5-0. Nie ustawały dalej ataki na bramkę gości, jednak brakowało skuteczności. Swojego pierwszego gola dla Wiktorii AW w tym meczu zdobyła Marta Bedra, pokonując płaskim strzałem w długi róg bramki goalkeeperkę gości. Marta, wreszcie! Emi, teraz kolej na ciebie! Marta! Tyle musiałem czekać. Cały mecz zakończył się wynikiem 6-0. Bardzo dobre spotkanie zagrała cała drużyna, jednak na szczególne wyróżnienia zasłużyły Patrycja Urbańska, nasza niezawodna bramkarka, oraz w linii pomocy Gosia Kałużna, która po lewej stronie nie miała sobie równych. Również na uznanie zasługuje Patrycja Rubin, która jako rozgrywająca zagrała po raz pierwszy. Natomiast zawodniczką meczu należy uznać Adę Skrobiś, która popisała się strzeleniem aż 4 goli, a mogła 5, gdyby z rzutu karnego nie trafiła w słupek. Podejdź, dam dość akcję! Tak czy inaczej na słowa pochwały zasłużyły wszystkie nasze zawodniczki. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.